Witajcie moi drodzy, nadeszła wreszcie ta chwila upragniona przeze mnie, w której zajmę się nieszczęsną rdzą, która się rozpanoszyła w mojej OPC-ce. Także wiem, że czekaliście na ten moment, ja jeszcze bardziej. Za mną troszkę części, które zostaną wymienione podczas prac. Także żeby nie przedłużać, idę do środka. Cześć. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Z Astro. Tak się zastanawiałem w ogóle, jakbyśmy mogli to ugryźć, to może byśmy zobaczyli ją na podnośniku, jak to oczywiście, wygląda wszystko. Od spodu. Dokładnie. Pokażemy widzom, jak to wygląda. Jakie są korozje w samochodzie i później cały etap naprawy korozyjno i lakierniczej samochodu naprawy blacharskiej. Super. To co? To może ja bym podjechał w takim razie na podnośnik i tu sobie nagramy wszystko. Dobrze. Ekstra, rewelacja. Dobra, no to ja wsiadam i podjeżdżam. Proszę. Dobrze. Tylko na luz go wrzuć. Na luz. Nie za krzywo? Nie, może być. Może być. Dobra. To przyjmuję w takim razie. A jest na luzie, tak? Jest na luzie. To nie był pierwszy samochód, który ci spadnie z podnośnika. Nie. No dobra, to co? No zetnij pod spód. Pokażemy tutaj widzom może, jak to wygląda od spodu. Tu skorodowane podłoga, a nawet próg tutaj boczny w zdjęciu. Od wewnątrz. Aż wgięty, co? Wgięty aż, tak. Tu te historie takie zardzewiałe. Ale to chyba do oczyszczenia będzie. To będzie do oczyszczenia, tak. Z drugiej strony również. Już nic nie zostało. Chrupek taki, że... Chrupek, dokładnie. Tutaj tył. Pastylny mam. Tu nie będzie widać, nie? Bo tu jest zderzak, ale tam... To jest hak również. To w ogóle to zdemontujemy, wiesz? Ten hak zdemontujemy i możliwe, że zamontuję, kupię i zamontuję ten... Belkę. Taką belkę GSI, znaczy GSI, te OPC jedynki miały belkę taką dociążającą. Ale to dobra, zrobimy to bez tego, a potem... Bez tego. Zdejmujemy to wszystko. Tak, zdejmujemy. Tutaj kolejna z przodu historia. Tutaj. A to tak jak rozmawialiśmy, nie? To jest ta fabryczna guma. Guma, która zeszła, a to trzeba będzie oczyścić. Tutaj. Cała historia. Tutaj wygląda troszeczkę lepiej z przodu, te progi. Mhm. Są w lepszym trochę stanie. Z drugiej strony widoczne, że jest lepiej, tył gorszy. I tutaj jest fabryczna znowu wykładzina, która taka... Mastyka, która... Tak, i to usuniemy sobie, nie? To usuniemy, będziemy czyścili, zabezpieczymy, pokażemy widzom wszystko, jak to będzie wszystko wyglądało w czasie naprawy naszej i cały proces odnowy. Tu z wierzchu
widoczny błotnik. Zardzewiały również. Zmienimy ten błotnik. Tak jak rozmawialiśmy, mam w bagażniku ten błotnik. Dwa błotniki mam w bagażniku przednie. I te to w ogóle wywalamy. Tak, tak. Całkowicie. A tutaj będzie wymieniona, będziemy wymieniali progi i wymiana reparatury z tyłu. Tym, tak. Zobaczymy, co pod spodem jest, prawda? Tam jakie są historie. Wiesz co, z drugiej strony jest znacznie gorzej. Gorzej, tak, bo góra jest bardziej pordzewiała. Tu mamy tak. Widoczna. I tutaj również. No i to od środka, jak się zajrzymy sobie, to tam też widać korozję, no nie? Tak. Więc ta część wewnętrzna pewnie też trzeba będzie ją zrobić. Tak. No czas tego samochodu troszeczkę go zjadę. No tak. Atmosferyczne warunki i cała reszta. Dokładnie. Wiesz, a teraz się nie otworzę drzwi, ale też doły drzwi mają korozję. Myślisz, że to jest możliwe do zrobienia? Tu akurat nie widać, na drugich właśnie drugi, jest. Ja tak, drugi. Pokażemy. I tam od przodu bardziej. Ale drzwi nie są w złym stanie. Drzwi są w dosyć ładnym stanie. Tutaj te uszczelnienie jest. Bo to generalnie. W tyłu jest bardzo ładne. Tutaj, w tej części. To powierzchowna historia. Tak? Czyli co? Powierzchowna. Od tej środkowej części. Nie jest tak źle. Bo tam ta środkowa część jest bardzo ważna, żeby tam pod tym uszczelniaczem nie wychodziła korozja. Mhm. A z wierzchu to możemy to zawsze zlikwidować, tak? Czyli pomalować te drzwi do listwy. I myślę, że chyba całe będę musiał malować. Ale zobaczymy, jak założysz. Widać lusterka jeszcze tutaj. Tak, no. Jak aluminium się utlenia i odchodzi ta farba. Dokładnie. Ja myślę, że w ogóle u Pawła, jak wstawię do lakierowania samochód, to sporo będzie tych elementów. Także. Jeszcze felgi by się przydały. Felgi wylatują. Felgi wylatują. No i w zasadzie to by było to i jeszcze będę potrzebował wyciągnąć ten pas przedni, bo się cofnął. Aha. On jest cofnięty. Czyli szkoda jakaś była, tak? Jakaś komunikacja? No było puknięcie, tak, prawdopodobnie i się tutaj coś cofnęło, bo zobacz, nawet nie wiem, czy będzie w tej kamerce, ale tutaj się wywrzeszony ten element. Tak. No dobrze, to zrobimy to też. No dobra, to co? Jesteśmy umówieni i działamy. Super, dzięki i teraz może ja na siebie rzucę w takim razie. Także prace ruszają. No i trzymajcie kciuki, żeby to się wszystko udało i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i na razie.